Chciałbyś hodować ptasznika i nie masz pojęcia, od czego zacząć. W takim razie trafiłeś idealnie i ten film jest właśnie dla ciebie. Jeśli uda ci się wytrwać następne kilkanaście lub kilkadziesiąt minut mojego monotonnego gadania, dowiesz się prawie wszystkich podstawowych faktów na temat ptaszników, na temat jak zacząć hodowlę ptaszników. Cała ta otoczka w stylu terraria, pojemniki, wyposażenie, podłoże, gatunki ptaszników, rodzaje ptaszników, karmówka. To wszystko postaram się pokrótce opowiedzieć i zrobić takie wprowadzenie. Takie najprostsze wprowadzenie do świata terrarystyki, w której hodujemy ośmionogi. Także zapraszam serdecznie, jedziemy! To jeszcze słowem wstępu. Ten film będzie długi. Będę paplał jęzorem, będzie mnóstwo gadania, dużo pokazywania, dużo wymądrzania się z mojej strony. No, sorry. Także jak nie lubicie słuchać mojego głosu, to niestety nie polecam. Ale ten film będzie długi, natomiast będzie tu sporo wiedzy, sporo takiej praktycznych jakichś protipów. Postaram się to w miarę zwięźle wszystko ułożyć i streścić. Kolejna sprawa. Ja wiem, że filmy tego typu już były na innych kanałach i było tego całkiem sporo, ale uważam, że takiej wiedzy no, nigdy nie jest za dużo i zawsze znajdzie się ktoś, kto takiej wiedzy będzie potrzebował. Także jakby im więcej tych filmów, tym lepiej na różnych kanałach. Także no, trzeba po prostu nagrywać. Ale tu jest bałagan. No dobra, to jedziemy. Krok pierwszy. Krok pierwszy to jest wiedza. To jest wiedza i no tego nie obejdziemy i każdy, kto kupuje lub chce kupić pająka, musi mieć wiedzę. Słuchajcie, nie możemy kupować pająka tak o nie, o fajny pająk, kupię go i potem nie wiadomo co z nim robić i jest 10 pytań na różnych grupach, forach i tak dalej. Cześć, mam pająka, on się nie rusza od 2 godzin, czy to normalne? No to jest absurd, słuchajcie, nie możemy czegoś takiego robić. Musimy wiedzieć jakby co kupujemy i tak dalej, i tak dalej. Także wiedza jest no na pierwszym miejscu i to jest pierwszy punkt. Teraz tak, co musimy wiedzieć? Przypuśćmy, że chcę kupić pająka, jestem na przykład w liceum, ale nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać. Nie wiem nic o ptasznikach, nie mam pojęcia o ich zwyczajach, o habitatach, gdzie występują, gdzie żyją, jakie jest nazewnictwo, jakie są rodzaje, czym się odżywiają, jakie powinny być warunki w terrarium, wilgotność, temperatura i tak dalej. Nie mam pojęcia nic. No to dobra, od czego zacząć? No to ja bym zaczął od tego, czym w zasadzie są ptaszniki, tak? Czyli googlujemy sobie ptasznik, co to jest. I wtedy wyskakuje nam, że są to pająki należące do rodziny Teraphosidae i tak dalej, i tak dalej. Mamy tam pirazy oko 900 gatunków, jest to się zwiększa, no bo odkrywane są nowe. Wszystkie ptaszniki są jadowite, wszystkie występują na prawie wszystkich kontynentach, oprócz tego dużego białego na dole, zwanego Antarktydą, tak? Antarktydą. I to jest już jakaś baza, że wiemy z czym będziemy obcować, tak? Czyli, że no pająk, ptasznik, że każdy ptasznik to jest pająk, ale nie każdy pająk to jest ptasznik. Czyli wiemy, że będą miały 8 nóg, wiemy, szukamy jak będą zbudowane, że będą miały głowotłów, że będą miały odwłok, że na głowotłowi będzie sobie leżał karapak, że mają 8 nóżek, nogogłaszki, szczękoczułki, tak. I z taką wiedzą już mamy pewną bazę, żeby móc zaczynać sobie przygodę z pająkami. Dalej. Dalej, no wszystko fajnie, ptaszników jest dużo gatunków, ale zakładamy, że raczej wszystkie w handlu nie są dostępne, no i to jest zresztą prawda. Dlatego dalej przydałoby się poszukać, jakie mamy gatunki oraz które z tych gatunków są dostępne w handlu. I w opisie filmu poniżej jest po pierwsze link do World Spiders Catalog do rodziny Teraphosidae, gdzie mamy wypisane elegancko wszystkie nazwy gatunków, wszystkie znane gatunki plus ich synonimy. Oraz są 2 linki do terrarium.com, tak, i do arachnea.org, gdzie znajdziemy opisy gatunków, które są dość popularne w handlu, mniej popularne w handlu, ale generalnie gdzieś tam można je dostać. No i teraz wypadałoby, żebyśmy się dowiedzieli, jakiego my pająka chcemy, tak? Jakie w ogóle są pająki możliwe? No to pająki generalnie można klasyfikować według wielu, wielu różnych cech, według, oczywiście, no wiadomo, że jest systematyka, ogólnie podział taki systematyczny, naukowy. Jest taka pseudoklasyfikacja dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych. No to jest, wiecie, to jest mega subiektywne. Jest klasyfikacja względem na podziemny, naziemny, nadrzewny. To jest też tak zrobione.
troszkę subiektywnie, ale to już to, ale no to mniej powiedzmy. I jako, że wy zaczynacie swoją przygodę, to ja bym polecał albo naziemnego, naziemno-podziemne, nie? No bo nie ma stricte naziemnych pająków, one zawsze sobie tam wykopią jakąś dziurę i tam, czy tam znajdą dziurę i wejdą i będą wtedy pod ziemią. Więc celowałbym w naziemne, albo jakieś fajne nadrzewniaki. I tutaj z tym, że nadrzewniaki to jeśli ktoś, no, nie ma jakby takiego takiego czegoś, że boi się tych pająków, tak? Że po prostu jakiś pająk się poruszy szybciej, to nie, podskakuje, więc takiego czegoś, żeby nie było. I wtedy jak na drzewniaki jak najbardziej super. No i teraz tak, również w opisie pod filmem, tam w ogóle takie małe zestawienie wszystkiego, co chcę przekazać mniej więcej. W tym dziale wiedza zestawiłem. Takich rodzajów, które super by się nadawały na początek, to jest przede wszystkim takie klasyk, czyli rodzaj Brachypelma, Tlilitokatyl, Grammostola, Afonopelma, rodzaj Lasiodora, Acanthoscuria, Nandu. Żubr, bób, kurwa, łoś. Łomatko, co jeszcze jest? Pamphobeteus jak najbardziej, Formictopus, no powiedzmy, że tutaj jeszcze mógłbym przechylić się do tego. I to są raczej pająki, które są powiedzmy naziemne, tak? Naziemno, no potem podziemne. No i takie nadrzewniaki, to jest rodzaj na przykład Avicularia, rodzaj Caribena, tutaj trzeba uważać, tu trzeba sobie doczytać, to z Caribeną. A no jeszcze oczywiście naziemne to rodzaj Chromatopelma, tak, to jest jeden z najbardziej popularnych zdecydowanie, które sobie ludzie kupują, bo jest no bardzo ładny. Czyli takie po prostu trzeba sobie szukać, tak, trzeba sobie szukać co nam pasuje, potem znajdujemy opis takiego gatunku. Na przykład przypasowała nam, nie wiem, Acanthoscuria geniculata, czyli ptasznik białokolonowy i super, i bardzo fajnie. Podoba nam się ten pająk, szukamy jego opisu. Znajdujemy, że on sobie żyje tu i tu, że jest taki jadowity, że czy ten jad ma silny, czy słaby, czy jakie potrzebuje warunki, do jakich rozmiarów dorasta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O matko, chłopie, coś ty się tam tak skulił. I na potrzeby filmu załóżmy, że wybraliśmy sobie jakiegoś ptasznika z rodzaju Brachypelma. I ja tu nie bez powodu taki rodzaj sobie wybrałem, ponieważ przygotowałem 3 sztuki z rodzaju Brachypelma. Tu jest akurat dość rzadki gatunek, to jest Brachypelma baumgarteni. Brachypelma emilia, niewielka samiczka, i już subadult Brachypelma hamori. O ksywie Basil. I po co ja je uszykowałem? Ano po to, żeby pokazać wam, jak mniej więcej wygląda rozmiarowo kupowanie ptaszników. Bo to jest kolejna bardzo ważna sprawa oprócz gatunku. Jeśli już sobie jakiś gatunek wybierzemy, na przykład bardzo nam się podoba, przypuśćmy, właśnie Brachypelma hamori, czyli taki no sztandarowy gatunek, jeśli chodzi o hodowlę ptaszników, to ja wam go pokażę. O, słuchajcie, no to jest taki misiek, nie? Taki no... A, o braniu na rękę ptaszników też odcinek zrobiłem i tam wyrażam swoje zdanie, także tak. I słuchajcie, na przykład wybraliśmy sobie taką Brachypelmę hamori, tak? No i teraz oprócz tego, że wybraliśmy gatunek, to wypadałoby wiedzieć, co my w zasadzie dostaniemy, jeśli kupimy takiego ptasznika, no bo ptaszniki od razu nie rodzą się takie duże, prawda? Jednak one rodzą się maleńkie, jako nimfy. I żeby nikt nie był zdziwiony, że wiecie, kupi ptasznika za na przykład 40 zł, opisanego jako L1, a nie wie co to jest to L1, i dostanie pyrtka wielkości małego paznokcia u ręki. A będzie się spodziewał właśnie na przykład takiego pająka. No właśnie, ponieważ ptaszniki są sprzedawane w zależności od... No i ci. O, ptaszniki są sprzedawane w zależności od wielkości, jako różne stadia rozwojowe, tak? Czyli zaczynamy od L1, no i potem idzie w górę, jak już na przykład się to przeradza w troszkę większe, na przykład, nie wiem, L6, 7, 8 i tak dalej, to przestajemy liczyć jako L i zaczynamy liczyć jako centymetry ciała. Teraz tak, L, no to jest po prostu ilość wylinek, które przeszedł, o, w ten sposób. Już po stadium nimf, no bo ptaszniki rodzą się, potem są nimfy, jedynki, dwójki, czasami trójki, na przykład u Poe Metallica, u Pecyloteria Metallica. A potem zaczynają się już te L-ki, czyli L1 to jest po pierwszej wylince, L2 po drugiej i tak dalej, i tak dalej. Na przykład są pająki L12, L17 się zdarzają, nie? I tak, itp. No, a jak już pająk ma na przykład... No, jest powiedzmy wiekowy, może nie Basil, ale tutaj chociażby Brachypelma Emilia, którą mam tutaj, no to ona ma powiedzmy, nie wiem, ze
3DC. I co to znaczy? Otóż 3DC to znaczy 3 cm ciała liczonego od początku szczękoczułków do końca odwłoka, bez odnóży i bez tego głaszczek. Wiadomo, że im pająk mniejszy, tym będzie tańszy. Jeśli kupimy sobie brachypelmę L1, słuchajcie, to dostaniemy coś takiego. I bez żartów, nie? Ten pajączek ma może z 1 cm ciałka, chude nóżki, jest po prostu kleszczem po prostu, nie? Takim o. No jeśli kupimy ptasznika, który ma 2 cm ciałka, to tu jest akurat Formictopus SP Dominican Purple, no i dostaniemy takiego pająka, też zobaczycie na zbliżeniu. 3 cm ciałka dostaniecie takiego, ten ma chyba 6 jakoś tak, ten sam jest brachypelma hamori, więc no już jest dość spory. No i trzeba być po prostu przygotowanym na to, co kupujemy, tak? Czy kupujemy małego pająka, czy dużego pająka? Wiadomo, że L1, 2, 3 to będą takie maleńkie kleszcze. To są maluchy, no i tego się po prostu trzeba spodziewać. Dobrze, skoro już wiemy, co kupujemy i w jakim stadium chcemy to kupić, to kolejna sprawa, bardzo ważna, jeśli nawet nie ważniejsza od samego pająka, to jest, słuchajcie, zapewnienie mu fajnych, dobrych warunków. I tutaj wszystko należy dopasować do gatunku pająka i do wielkości pająka, jaki dostaniemy. Czyli na przykład przypuśćmy, że kupujemy taką brachypelma hamori, ale w stadium L1, L2, czyli dostaniemy po prostu pajączka maleńkiego pająka w kliszówce. I co jest mu potrzebne? No to będzie mu potrzebne na pewno jakieś podłoże, no bo to podłoże musimy pająkowi zapełnić, bo to tak jakbyśmy dostali pokój bez łóżka i bez tapczanu, nie? Bez nawet dywanu. Także trochę słabo. I jako podłoże, tutaj wiecie, nie będę też wymieniał wszystkich możliwych rodzajów podłoża, rodzajów wykończenia, detalingu, karmówki, bo to nie o to chodzi, po prostu żeby wymienić, co jest potrzebne. Czyli, co musimy do takiego pająka dokupić? Podłoże. Ja akurat w większości tutaj terariów stosuję torf i stosuję domieszkę wermikulitu, żeby troszkę uatrakcyjnić wygląd tego terarium, ale też, żeby fajnie zachowywało to wszystko wilgotność. Wymaganą wilgotność, tak? Czyli potrzebujemy jakieś podłoże. Można używać piasku, można używać włókna kokosowego, no dużo jest tych podłoży, nie? Kolejna sprawa, no to wypada mieć taki psikadło z wodą, żeby zraszać. Następna sprawa to jest to, co pająki jedzą, czyli no tu akurat mam wylęk świerszcza. I tak samo jeśli chodzi o karmówki, no to też jest ich dużo rodzajów. Są świerszcze takie, kubańskie, bananowe, takie, drewnojady, mączniki, jeszcze inne rzeczy. No słuchajcie, karaczanów to jest w ogóle tyle gatunków, że matko kochana. Więc karmówkę też trzeba dopasować do stadium pająka. Czyli wiadomo, że no taki maleńki pająk, no nie zje drewnojada, który zresztą jest tu, nie? To są takie robale. No nie zje drewnojada, Bazyl bez problemu sobie poradzi z drewnojadem. I po prostu no, trzeba to z rozumem jakoś, żeby kupić, żeby też nie za dużo kupić, a żeby karmówka nie przekraczała no, wielkością pająka, bo wtedy to się mija z celem. Jeśli chodzi o wystrój. Wystrój, no to w takiej kliszówce wystrój to wiecie, patyczek i tyle. Tutaj za wiele sobie nie poszalejemy. No wiesz, śligowce, bananowce, daktylowce, wierzby płaczące, brzoza, a tam pałac. Ogromny, przestronny, taka chata i dziedziniec pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Jak kupujemy większego pająka, to już wiecie, no można sobie na przykład, o tutaj mam przygotowany taki fajny zielony mech, czy taki pomarańczowy, to akurat wiecie, ja nie lubię takich pastelowych kolorów. Natomiast akurat fajnie siedział do terrarium z Psalmopeus Irminia. No mamy vermiculite, no i tuba korkowa. Tuba korkowa, no to jak już na przykład kupimy dużego pająka, który jest nadrzewny, czy chociażby, no, czy na przykład no, naziemny też może być. I słuchajcie, trzeba mu zrobić kryjówkę, bo właśnie, kryjówka to jest kolejna ważna rzecz, z tym, że to raczej przy już większych też pajączkach. No po prostu trzeba mu zapewnić miejsce, gdzie on się może schować, tak jak Bazyl ma tutaj norę, którą sobie zresztą trochę tam podkopał, to trzeba mu po prostu takie coś zapewnić. Jeśli chodzi o wodę, słuchajcie, no wilgotność zapewniamy zraszając terarium. Z tym, że na przykład ja stosuję taką zasadę, że przy gatunkach z rodzajów typu właśnie brachypelma, typu kiltokal, typu nandu, ja daję im michę z wodą, po prostu ordynarnie, gdyż te pajączki no, nie są jakimiś wielkimi fanami bardzo wilgotnych przestrzeni. Dlatego wlewam na chama po prostu tutaj do miseczki wodę. Ta woda zapewnia wilgotność, też daje to, że pająk może się napić bez problemu.
z takiej michy i już wielokrotnie widziałem, jak Brachypelma Bechmej, która jest gdzieś tam, sobie po prostu żłopie z tej michy. Także super. No a dalej zraszanie, no to raczej zraszam rzadko i tutaj w jednym kącie terrarium, czy po jednej stronie terrarium, wtedy pająk sobie może wybrać. Czy tak, czy woli bardziej sucho, czy bardziej wilgotno. Kolejna sprawa to ogrzewanie. No niestety ogrzewanie, no raczej jest, słuchajcie, dobre, ale to też nie jest tak, że jest bardzo wymagane. No jeżeli będziecie mieli w pokoju 20 stopni, to dla pająka to też nie będzie jakieś super komfortowo, no ale on wam nie zdechnie, tak? No ewentualnie w wersji kolor wam zdechnie. Więc jeśli już no, kupujemy takie zwierzątko, jakim jest pająk, na przykład właśnie Brachypelma, która normalnie żyje sobie w Ameryce Środkowej i tam jest gorąco, tam jest sucho, no to fajnie by było, jakbyśmy mu zapewnili też takie warunki, jakie tam ma. Czyli chociażby możemy skorzystać, jeśli mamy jednego pająka z takiej maty grzewczej, która jest usyfiona, no bo to się wszystko lepi i tutaj była naklejka. No i po prostu ta mata się nagrzewa tam do 30 stopni, podłączamy do prądu na dzień, wyłączamy na noc i jest elegancko, do takiego terrarium to świat. No jeśli kupujemy malucha i dostaniemy taką kliszówkę, to naprawdę nie ma sensu tego dogrzewać, on sobie bez problemu poradzi, po prostu starajmy się, żeby ta temperatura nie spadała no poniżej chociażby 20 stopni, tak? Żeby tego pająka nie zaziębić. Aż mnie rozbolało gardło. Kolejna sprawa to dostaniemy takiego pająka, ale on kiedyś nam urośnie, no powiedzmy za parę miesięcy będzie większy. No i teraz możemy sobie kupić naprawdę całą masę różnych pojemników do wyboru. Słuchajcie, pojemniki są takie akrylowe, o których też by robiłem odcinek. Są takie tuby wertykalne, które dostałem od Mirosława z Eurospiders, pozdrawiam. Także no, to są ogólnie super dochodowe, na przykład modliszek. Są takie braplaste, są mniejsze, większe, bardziej wertykalne, bardziej takie kostkowate. Są takie sałatkoboksy, są no terarie szklane, których jest rozmiarów, wiecie, setki. To wszystko też sobie dopasowujemy do jakby rodzaju pająka i do typu pająka. Czyli no na przykład wiadomo, że pająk taki jak bazyl, który jest gatunkiem raczej naziemno-podziemnym, tak? Nazwijmy to tak. On nie może mieć wysokiego terrarium, bo on nie potrafi się wspinać. W sensie potrafi się no, w swoim jakimś tam zakresie, ale to nie jest gatunek, który będzie latał po drzewach. Więc nie może mieć wysokiego terrarium, bo jak spadnie, to sobie zrobi krzywdę. Ale na przykład już takie pająki typu Psalmopeus, typu Avicularia, typu Caribena, one są super wspinaczami i dla nich zdecydowanie terrarium wertykalne jest obowiązkowe, czyli pionowe. W sensie wertykalne pionowe, nie obowiązkowe pionowe. Dobra, no w każdym razie trzeba im zapewnić takie terrarium wertykalne, tak? I tam no dać tubę, tam dać dużo torfu, żeby było wilgotno, żeby one się tam super czuły. Plus ogrzewanko. Te ważne sprawy mamy załatwione, to zostało nam w sumie jedynie omówienie, czego potrzebujemy do obsługi takiego pająka, czyli na przykład jak chcemy go nakarmić lub chcemy coś zrobić w terrarium. Wiadomo, że nie będziemy wsadzać łap do tego terrarium, tak? Bo pająki bywają różne, temperamenty bywają różne i może nas po prostu użreć. Więc będziemy korzystać z pęset, mniejszych, większych, dużo rodzajów pęset opisałem w odcinku o preparowaniu wylinek. Tam tych pęset naprawdę jest sporo, z tym, że no do karmienia ja raczej używam po prostu tej. Ona jest dość wygodna, dość duża, także no nie ma jakby problemu, że coś się stanie. I tak sobie jeszcze muszę kupić większą tą mesetę, bo ona jest względnie mała. No jeszcze czasami pędzelka używam, nie? Żeby tam miźnąć te pająki, żeby nic im się nie zrobić. Czyli pęseta to jest obligatoryjne, musimy ją mieć, trzeba kupić, kropka. I tym sposobem, moi drodzy, wydaje mi się, że dobrnęliśmy do końca punktu pierwszego, także udało się. Jak dotarliście do tego momentu, to szczerze wam gratuluję. Krok drugi. Ogólnie ten krok nie będzie dotyczył wszystkich, ale dla tych, których będzie dotyczył, być może będzie to krok najtrudniejszy. Ja ten krok nazywam formalnościami. To znaczy, że wypadałoby lub trzeba uzyskać zgodę na pająka małżonki, małżonka, dziewczyny, chłopaka, mamy, taty, teściowej lub kogoś, kto sprawuje pieczę nad naszym bezpieczeństwem. Słuchajcie, z tego względu, że no, hodowla ptaszników jest taka dość jeszcze niszowa w Polsce
i po prostu wielu rodziców, no martwi się, słuchajcie, nie, co to będzie, jak się kupimy tego pająka i wyobrażają sobie, że to jest nie wiadomo jaka bestia, no i, że nas zje, że nas ukąsi, że jest mega jadowity, że umrzemy i w ogóle, że będzie tragedia. Także trzeba zdobyć tak zgodę, no lub postawić przed faktem dokonanym, wtedy nie wiadomo co będzie. W każdym razie ja jestem raczej za tym, żeby wszystko załatwiać, nazwijmy to legalnie. Także to może być jeden z najtrudniejszych kroków, jeśli chodzi o hodowlę ptaszników dla wielu z was. No spokojnie. Krok trzeci oraz krok czwarty w zasadzie można by troszkę wspólnić, gdyż są to już zakupy. Jeśli wiemy wszystko, co chcemy wiedzieć, co powinniśmy wiedzieć i jeżeli mamy zgodę, powiedzmy osób trzecich, to możemy brać się powoli za sporządzanie listy zakupów. Czyli przede wszystkim krok trzeci, założyłem, że to będzie zakup wszystkiego, co jest nam potrzebne. I to można by faktycznie uwspólnić z punktem czwartym, czyli zakupem już samego ptasznika. Na przykład jak jesteśmy na giełdzie, no to kupimy wszystko od razu, nie? Niemniej, załóżmy, że nie jesteśmy na giełdzie i kupujemy wyposażenie do hodowli naszego pierwszego ptasznika. Przypuśćmy sobie, że będą dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, kupujemy malucha. Drugi scenariusz, kupujemy dużego ptasznika. Co potrzebujemy przy pierwszym scenariuszu? Przy pierwszym scenariuszu potrzebujemy pensetkę, może być na razie mała, potem sobie dokupimy większą. Potrzebujemy torf, na przykład taki krążek torfowy. Potrzebujemy, wiecie co, bo ta kliszówka jest ogólnie spoko, ale na przykład nie widzę problemu, chociaż niektórzy widzą, żeby takiego malucha od razu przenieść do trochę większego, może nie aż tak większego, ale no do matchboxa. I to naprawdę, no nie widzę problemu, więc spokojnie można to zrobić. Wystrój, no to nie wiem, możecie kupić taki kawałek tuby korkować, chociaż według mnie to trochę już przesada. Jakiś tam mech też możecie kupić, to sobie go tam, wiecie, małymi kępkami upchacie, no i jest ptasznik, jest super. Natomiast, oczywiście do tego zraszacz, do tego żarcie i jesteśmy w domu. Natomiast, jak kupujemy dużego ptasznika, no to słuchajcie, jeśli taki duży ptasznik zazwyczaj przyjdzie nam, jeśli kupujemy go na przykład przez internet, to on przyjdzie nam pocztą w styroboksie, więc on nie będzie miał swojego pojemnika, tak, tam. Jeśli kupujemy na giełdzie, raczej, na giełdzie wystawię, jak zwał, to zwał, to też ten pająk będzie raczej w pudełku przenośnym, tak? Który na czas tej danej wystawy, czy też giełdy został, w który został spakowany. Więc trzeba mu zapewnić terrarium akrylowe, no dobra, nie polecam. Czy też raczej szklane. No dla takiego na przykład bazyla, dla takiego dużej brachipelmy, to taka kostka 30x30x30 będzie super, nawet nie wiem, czy trochę nie za wysoka, nie? Żeby on się tam też nie wspinał. No dla mniej tutaj, dla mniejszych, no to wiadomo, że jakiś tam braplast, coś. No i do tego kupujemy mu właśnie kryjówkę, która może być, tutaj mógłbym wstawić taki kawałek tuby, też by było super. Micha z wodą, jakiś korzonek dla urozmaicenia, wiecie, no tutaj wszędzie jest torf, mech, tutaj taki fajny meszek, taki jak w lasach znajdziemy, ale to nie jest z lasu, nie, to też był kupiony jako wyposażenie. A, bo właśnie, ważna sprawa, nie bierzcie raczej takiego wyposażenia, w sensie dekoracji do terrarium z lasów. No bo raz, że jest naprawdę mnóstwo ofert, które są fajne cenowo i które przede wszystkim są bezpieczne dla pająka, a z lasu to wiecie, możemy nie wiadomo co przywnieść i nawet no jak to wyparzymy, jak to wyprażymy w piekarniku, to może, nie wiem, spleśnieć. Ja po prostu nigdy tego nie robię i raczej nie będę robił, więc pozostanę przy rzeczach sklepowych. No i również do takiego ptasznika kupujemy odpowiednio większą karmowę, typu takie drewnojadki, typu, nie wiem, duże, większe karaczany, świerszcze polne, czy coś. No i wystrój, nie? I potem sobie urządzamy, wpuszczamy pająka, tada, jest. Plus, jak chcemy, ogrzewanie. Czyli na przykład matę grzewczą lub kabel grzewczy, jeśli to jest zaczątek naszego regału, chociaż no, tak z grubej rury to myślę, że nikt nie zaczyna. I mając już takie fajne zakupy zrobione, przechodzimy do ostatniego punktu, czyli do zakupu pająka, który sobie wymarzyliśmy. Ura!
No i teraz, czy nieważne, czy to będzie taka brachipelma, czy to będzie jakaś awikularia, czy to będzie nawet irminia, która jest super jako pierwszy pająk, co jest dość kontrowersyjne, czy tak będzie taka brachipelma, czy inna, czy jakaś grammostola, to nie jest ważne. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, gdzie tego pająka kupić oraz trzeba mieć świadomość, że na niektóre rodzaje trzeba mieć papier, gdyż i to się dotyczy trzech rodzajów, nie wiem. I to jest rodzaj brachipelma, czyli właśnie na bazyla trzeba mieć papier, na emilię trzeba mieć papier, na baumgartenie trzeba mieć papier i wszystkie papiery też mam w szafeczce, elegancko. Na rodzaj Trilithocatl, który został wydzielony z rodzaju brachipelma jakiś czas temu, czyli na przykład na Vagansa trzeba mieć papier, na... o matko... na Albopilosus trzeba mieć papier, no na wszystko trzeba mieć papier, wszystkie gatunki z rodzaju. Oraz od niedawna trzeba mieć papier na rodzaj Petsiloteria, ale to jest już rodzaj, który jest raczej polecany tym, którzy mieli jakąś styczność wcześniej z ptasznikami, gdyż no, są szybkie, dość silnie jadowite i ogólnie takie nerwuski. Rodzaj Petsiloteria, ale są bardzo ładne. Coś tam drynda. Więc na te trzy rodzaje pamiętajmy, że sprzedawca musi wystawić wam po prostu zaświadczenie o urodzeniu w niewoli. No i wtedy wszystko się odbywa legalnie. Na pozostałe rodzaje takich papierów nie trzeba mieć, więc tu po prostu kupujecie sobie no, jak bułki w sklepie, tak? Nazwijmy to. I teraz ostatnia sprawa chyba, jedna z ostatnich, które chcę wam powiedzieć, to gdzie kupić pająka? Otóż sklepów jest i sprzedawców jest naprawdę masa. Zestawienie, kto ma najtaniej, kto ma taniej, kto ma drożej, pojawi się też niedługo, bo już je przygotowuję. Takie małe zestawienie już się wcześniej pojawiło. I w opisie pod filmem napisałem wam linki do różnych sprzedawców, którzy mają bardzo, bardzo fajny wybór tych pająków. I to są zarówno sklepy internetowe, jak i sprzedawcy, którzy dają swoje oferty na przykład na Facebooku. Także no, możecie sobie przeglądać, szukać to, co was interesuje, targować się i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy sprzedawcy też, na przykład chyba Arendt, oferują nie tylko pająki, ale czy też Spidershop, nie oferują tylko pająki, ale też właśnie cały zestaw wyposażenia. Także no, trzeba po prostu przeglądać oferty sklepów. Dobra, nagadałem się. Pewnie jakieś memy powstawiam w ten film, żeby was nie zanudzić. I wydaje mi się, że to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał się wam spodobał, że nie nagadałem jakichś bardzo, bardzo dużo bzdur, a jeśli tak, to poproszę o korektę w komentarzach, tak? Konstruktywna krytyka, a nie hejt, to jest zawsze dobra krytyka. No. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!